Witam serdecznie w luźnej wieczornej serii vlogów. Dzisiaj będzie o filmie IPN-u Niezwyciężeni, którego to angielska wersja nosi tytuł The Unconquered, czyli Niepodbici. Film ten, od razu wam powiem, jest genialny. Straszliwie mi się podoba i z niesłychaną wręcz przyjemnością w drugiej części tego vloga będę mówił, dlaczego mi się podoba, dlaczego mówi jak jest, dlaczego takie filmy trzeba kręcić, dlaczego to otwiera ludziom oczy, dlaczego bardzo mocno wpływa to na propagowanie prawdy historycznej, która jednocześnie jest zgodna, czy powinna być zgodna z polską polityką historyczną. Mówiąc krótko, prawda jest po naszej stronie, w związku z tym nasza polityka historyczna powinna dążyć ku upowszechnianiu się tej prawdy, ale również będę mówił, komu konkretnie ten film jest nie na rękę, czyje interesy i to również geopolityczne narusza. Od razu powiem, że są tacy wielcy tego świata, nie tylko Niemcy, ale również i Amerykanie, i będzie również o tej bardzo dziwnej sytuacji z usunięciem tej angielojęzycznej wersji, czyli Unconquered, która to według wersji oficjalnej została usunięta przez jakiegoś nic nieznaczącego trolla internetowego, czyli poszła w świat informacja: hej, hulaj dusza, piekła nie ma, każdy jeden może sobie usunąć dowolny film na YouTubie, co według mojej informacji nie jest prawdą, a gdyby było prawdą, to YouTube, zdaje się, powinien tutaj jakieś wielkie oświadczenie wygłosić, że kurczę, no faktycznie jest taka luka, czy była taka lucha, że każdy jeden człowiek, kto zgłosi film za naruszenie praw autorskich, może go ściągnąć, ale spokojnie załataliśmy albo załatamy ten problem, bo jeżeli nie, no to właśnie miliony twórców YouTube mogą czuć się bardzo zagrożeni, że kurczę, każdy Jan Kołowski może im tak po prostu na pstryk usunąć film i coś jest nie tak. W związku z tym wyjątkowo niepoważne wydaje mi się nastawienie Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji w Polsce, którzy stwierdzili tak, słuchajcie, okej, film został usunięty według mediów, m.in. z antyradia, przez trolla. Ja tego człowieka trolem nie nazywam, tylko oni tak nazywają go trolem, ale wszystko jest okej. Dzięki pomocy Ministerstwa Cyfryzacji i Google Polska ten film został przywrócony. Koniec tematu. No nie koniec tematu, no bo typowy twórca YouTube, no to jak pójdzie do Ministerstwa Cyfryzacji, to może co najwyżej sobie porozmawiać z portierem na dole, a na pewno przy zwykłym twórcy YouTube Ministerstwo Cyfryzacji nie będzie interweniować u Google Polska, a Google Polska na pewno się tą sprawą nie zajmie. Czyli idzie taki taka informacja w świat, że ej, system YouTube jest dziurawy jak sito i przelewa się przez to cała masa wody. Jeżeli jesteś duży i silny i masz poparcie rządu, to twoje filmy zostaną przywrócone. A jak nie, to masz problem. I właśnie taka informacja poszła bardzo mocno w świat, także nie rozumiem tutaj tego zachwytu Instytutu Pamięci Narodowej, że fajnie, że film został zdjęty, że fajnie, że film został przywrócony. No właśnie, to wszystko jest niefajne. Albo to jest robienie dobrej miny do złej gry, albo kompletna nieznajomość prawideł YouTube'a. A może jedno i drugie. Słuchajcie, zacznijmy może, właśnie dlatego będę twierdził, że moim zdaniem to wcale nie stał za tym żaden Jan Kołowski i wcale nie stał za tym żaden troll internetowy, tylko to jest grubsza sprawa, która wobec pewnej takiej niemocy Polski lepiej, żeby była niewyciągana, bo lepiej przecież dla IPN-u, który jest bardzo mocno powiązany z rządem i partią rządzącą, lepiej było, żeby uchodził za silnego, a nie taki, który właśnie został skopany, tylko potem podano mu rękę i w związku z tym mówi: ej, nie było skopania, nie było skopania, ja IPN wcale nie upadłem, wcale nie dostałem. O co chodzi? Słuchajcie, dlaczego to usunięcie filmu, bo może jeszcze warto powiedzieć, że film ten został zgłoszony za prawa autorskie formalnie przez zwykłego człowieczka, szaraczka z internetu, Jana Kołowskiego, w piątek, no i nie było tego filmu, ale szybciutko zadziałał właśnie Ministerstwo Cyfryzacji i dzięki Google Polska go przywrócono. Na jakby takich sprawach specjalnych, zwykły YouTuber, nawet jakby należał do gigantycznej sieci partnerskiej, nie mógłby liczyć na coś takiego. Natomiast dlaczego
IPN i tak bardzo mocno na tym stracił, a ponieważ IPN robił dobrą robotę poprzez rozgłaszanie prawdy historycznej, która jest na rękę Polakom, to straciliśmy w tym wszyscy. O co chodzi? Słuchajcie, film w wersji anglojęzycznej no, szedł jak burza, miał bardzo duży przyrost wyświetleń i szybki przyrost wyświetleń, głównie z witryn zewnętrznych. No to jest dość oczywiste, ponieważ IPN ma teraz ma około 21 tysięcy subskrybentów, wtedy miał mniej. Film miał setki tysięcy odsłon, ludzie go sobie wstawiali na Facebooka, przesyłali go w wiadomościach prywatnych. Bardzo dużo ludzi napisało na ten temat artykuły, w tym embedowali właśnie do YouTube'a. Sam napisałem artykuł na w temacie 24.pl, który miał kilkadziesiąt tysięcy odsłon artykuł, tam był embedowany film, więc nawet gdyby tylko 10% weszło w film, to już jest kilka tysięcy, a takich artykułów jak na w temacie 24.pl były dziesiątki, jeśli nie setki, jeśli nie tysiące, więc miał wyświetlenia płynące z wejść z witryn zewnętrznych. YouTube bardzo lubi takie wyświetlenia z witryn zewnętrznych, bo to mu mówi, że ten film jest fajny, ten film jest super, powinniśmy go promować. Do tego zapewne film miał bardzo dobry współczynnik utrzymania uwagi widzów, bo po prostu był dobry, dobrze zrobiony, dobrze przykuwał uwagę tych widzów. Jak na standardy YouTube'a był dość długi, ponieważ trwa 4 minuty 20 sekund, no jak na standardy YouTube'a to jest nawet dość długo, w związku z tym ten watch time czy miał też niezły, bo bardzo dużo wejść, razy 4 minuty 20. Nie tak mało, jak na standardy YouTube'a, czyli bardzo duży watch time, miał bardzo dużo wyświetleń, kilkaset tysięcy, miał fantastyczny stosunek liczby łapek w górę do łapek w dół, nawet teraz ma około 33 tysiące łapek w górę i tylko około 1500 w dół, czyli ma mniej niż 5% łapek w dół, to jest super wynik. Wszystko to predysponowało ten film do wchodzenia na tak zwane listy hot w poszczególnych krajach oraz oczywiście algorytm polecał go widzom YouTube'a. Nawet jeżeli nigdy w życiu nie oglądali nic z IPN-u, nawet jeżeli generalnie temat II wojny światowej ich nie interesował, tego typu rzeczy, to i tak on się pojawiał w polecanych, w związku z tym znowu łapał wyświetlenia, tak? Bycie w polecanych oraz wchodzenie na szczyty listy hot w poszczególnych, u nas to się nazywa na czasie, w poszczególnych krajach dałoby to jeszcze większy rozgłos. Miliony ludzi na całym świecie dowiedziałoby się prawdy historycznej. Film byłby po prostu prawdy historycznej. W tym momencie to wszystko zostało zablokowane, gdyż, uwaga, w momencie, w którym film zostanie zgłoszony, zniknie z YouTube'a, to gdy zostanie przywrócony, to te wszystkie punkciki, dzięki którym jest na hocie, dzięki czemu jest polecany, cały ten algorytm trzeba budować od początku, a ponieważ ci, co mieli go obejrzeć, już go obejrzeli, no to cała fala, już nie ma szans, żeby ta fala urosła znowu. Swoją drogą macie bardzo jasną informację, co robić, jeżeli byście chcieli, żeby filmy na wideoprezentacjach były częściej pozycjonowane dobrze. Ostatnio są pozycjonowane fatalnie, w związku z tym muszę poprawić ten wynik. Łapki w górę, komentarze. To wszystko sprawia, że filmy są częściej polecane. Tak samo oglądanie filmu od początku do końca sprawia, że film jest lepiej rankingowany oraz wstawianie filmu gdzie się tylko da. Nawet jeżeli wstawicie film na swojego prywatnego walla na Facebooku i obejrzy go tylko wasz brat, czyli będzie tylko jedno wejście zewnętrzne, to i tak to bardzo dużo pomoże, bo dzięki temu jednemu zewnętrznemu wejściu będzie dużo więcej dużo więcej polecania i to się tak nakręca, bo się ludzie oglądają i to się fajnie w tym momencie tak zapętla. No i właśnie, także byłby bardzo dużo rozgłos w pokazywaniu prawdy historycznej. Problem w tym, że ta prawda historyczna była bardzo mocno nie na rękę dla Niemców, to oczywiste. Oni tam mieli jaja powiedzieć w tym filmie, że napadli nas Niemcy, nie żadni mistyczni naziści, tylko Niemcy, Rosjan. Oni w tym filmie mówili wprost, że zostaliśmy na... No, o czym jest w tym filmie, to będzie dalej, ale o Anglikach. Ten film jest również bardzo niekorzystny dla Anglików, Amerykanów oraz Hollywood, jak się dobrze temu przyjrzymy. O tym będzie dalej w tej części materiału, gdy będę opowiadał o tym filmie. Czy zobaczcie, 4 bardzo potężne kraje, w tym jeden, w którym zarejestrowana jest korporacja Google oraz Hollywood, czyli taka korporacja rozrywkowo-filmowa,
tracili na tym filmie, ponieważ był dla nich bardzo niewygodny. I tu nagle, słuchajcie, pojawia się koleś znikąd, formalnie Jan Kołowski, nie żadna firma, nie żadna instytucja, tylko zwykły, normalny Kołowski, który tak po prostu zdejmuje film za prawa autorskie. Właśnie co się w tym momencie dzieje, co jest bardzo ważne. Film wypada z wszystkich algorytmów i jest i lawinowy przyrost wyświetleń zostaje zahamowany. To, co mogło być falą zmieniającą u dziesiątek milionów ludzi na całym świecie myślenie o historii i dać impuls do szukania, bo może są okłamywani, nagle gaśnie. Po prostu ten film, który miał szansę zrobić dziesiątki milionów wyświetleń, jak dobije do miliona w tym momencie, to będzie wszystko, bo 1,5 miliona to już jest taki max maxów. I IPN cieszy się, bo film wrócił. Taka sytuacja, taka instytucja nie zna algorytmów YouTube, no to by było bardzo dziwne. Media mówią, że to internetowy troll, przypominam, Antyradio na przykład twierdzi, że to jest internetowy troll, oraz pojawia się w mediach takie trochę szczucie Polaków na Polaków, ponieważ jest wyraźna sugestia, że to jakiś Polak dla zgrywu ściągnął ten film. No słuchajcie, jak Kołowski, to może się podpisać każdy. Ja też mogę zrobić coś przeciwko, nie wiem, na przykład Angeli Merkel, podpisać się, nie wiem, Frank Zimmerman, albo, nie wiem, Alois Schulz, albo Hans Kloss, ale to wcale nie znaczy, że to będzie ta osoba. No, YouTube po prostu w pewnym momencie prosi, żeby mu wpisać, kto zgłasza roszczenie, i to można wpisać wszystko. W związku z tym, no to, że ktoś tam wpisał Jan Kołowski, to wcale nie znaczy, że jest Polakiem. To nawet nie znaczy za bardzo, że zna polski. Także takie próba przy okazji szczucia Polaków na Polaków wydaje mi się wyjątkowo niefajna. Do tego, co jeszcze jest najśmieszniejsze, nikt tego trolla nie szuka. Znaczy, tak jak nazywają go media, że jest trolem, nikt go nie szuka. Słuchajcie, on przecież pomówił o naruszeniu praw autorskich, czyli kradzież instytucję państwową. Jeśli złożył roszczenie, że roszczenie nie zgłasza się tak na zasadzie: ej, słuchajcie, mi się wydaje, że ten ktoś narusza moje prawo. Nie, zgłasza się tak: ten i ten film w tym momencie, w takim i takim zakresie narusza moje prawa autorskie. To jest wyraźna informacja. W momencie, w którym ta informacja okazuje się nieprawdziwa, no to za pomówienie powinno się ludzi ścigać. Zwłaszcza jeśli to pomówienia mają tak gigantyczne skutki. Bo ten film, okej, żebym ja się tutaj nie zapędził, to nie było tak, że gdyby ten film się bardzo daleko rozszedł, to ten film zmieniłby dziesiątki lat polityki i zakłamywania historii, między innymi przez Niemców, przemilczywania faktów przez Amerykanów czy Brytyjczyków i robienia wody z mózgu, między innymi nam Polakom. No nie. Ale byłby może przynajmniej impulsem do myślenia. On miał szansę coś zmienić. Teraz ma małą szansę coś zmienić, bo nie oszukujmy się. W tych setkach tysięcy może dobije do miliona, 1,5 miliona i tak jest dużo Polaków. My Polacy i tak wiemy, jak było, nie? To miało iść na rynek zachodni, no dużo mniejsza szansa jest, że teraz pójdzie. W związku z tym, tym bardziej właśnie zachęcam moich widzów, chodźcie na stronę IPN-u i obejrzyjcie jeszcze raz ten film, jeśli go obejrzeliście raz. Obejrzyjcie go drugi raz, niech pójdzie impuls do wyświetlania go. I o co teraz chodzi? Chodzi o to, że on zrobił bardzo dużą krzywdę polskiej racji stanu. Bo polska racja stanu jest taka, żeby ludzie znali prawdę o II wojnie światowej oraz okresie powojennym, aż do odzyskania przez Polskę niepodległości, prawda? No i on tej racji stanu zaszkodził bardzo mocno. Nikt go nie szuka. Ba, w ogóle nikogo nie interesuje, kto to jest. Ba, nikogo w ogóle nie interesuje, jakim cudem, a taka jest wersja oficjalna, że każdy koleś może sobie po prostu ściągnąć dowolny film. Wystarczy, że powie, że on narusza jego prawa autorskie. No jest to strasznie dziwne, że właśnie nikt nie robi koło tego jakiejśkolwiek informacji, szumu medialnego, bo to się po prostu kupy nie trzyma, więc wypadałoby to wyjaśnić, zwłaszcza, że są zainteresowani, którzy mają, przepraszam za wrażenie, ale dojście do służb. Prawda? Mamy jakiś wywiad, mamy jakiś kontrwywiad, moglibyśmy się spytać chociażby tego YouTube'a, z jakiego IP-ka poszło to zgłoszenie i spróbować sprawę pociągnąć. No chyba, że YouTube powiedział Ministerstwu Cyfryzacji: dobra, przywrócimy ten film, ale Kołowskiego nie zdradzimy. A Ministerstwo Cyfryzacji woli nie pokazywać
ludziom, jak bardzo jest bezsilne wobec starć z tak gigantycznymi międzynarodowymi korporacjami jak Google, co też jest możliwe. Dobra, co jest jeszcze ciekawe? Sprawa jest jeszcze dziwniejsza, jeśli uświadomimy sobie, że zwykły Kowalski nie bardzo może tak zdjąć filmu. Duża firma, tak. Duża firma, która jest partnerem YouTube'a, która w jakikolwiek sposób ma z nimi powiązanie, tak, może zdjąć film na pstryk. Ale zwykły człowiek ma problemy często z wyegzekwowaniem prawa, nawet przy ewidentnym naruszeniu. Naprawdę, zwykły człowiek, często tak jest, że ludzie kupują jego filmy, rozpowszechniają, więc próbuje to zgłaszać do YouTube'a, YouTube ma to w głębokim poważaniu. Duża instytucja, tak. Natomiast tutaj zwykły Kowalski dostał od YouTube'a takie uprawnienia jak duża firma, a może to jednak duża firma ściągnęła ten film, tylko nie chciała ściągać na siebie słusznego w tym wypadku hejtu internautów, jakby się na przykład okazało, że to jest jakaś duża wytwórnia filmowa z Hollywoodu i podpisała się tak, żeby poszuć Polaków na Polaków. To też należałoby wyjaśnić. Może wam powiem, jak wygląda procedura w przypadku dużej firmy, jak wygląda procedura w przypadku zwykłego Kowalskiego. Faktycznie, słuchajcie, duże sieci partnerskie oraz duże organizacje wytwarzające treści, które często padają ofiarami naruszenia praw autorskich na YouTube, mają taki przywilej, że gdy one, tylko one, zgłoszą naruszenie swoich własnych praw, to film znika z YouTube'a praktycznie z automatu i nikt tego nie sprawdza. Sieci partnerskie. Wiadomo dlaczego duże firmy, no to są na przykład jakieś telewizje, ewentualnie jakieś wytwórnie filmowe, no bo inaczej by się na przykład na YouTubie pojawiało pełno, nie wiem, Piratów z Karaibów w wersji z lektorem, no bo skoro procedura zgłaszania i egzekwowania trwałoby całymi tygodniami czy dniami, no to ludzie by to wrzucali, później by to zdejmowali i wrzucaliby to z innego konta. W związku z tym właśnie w ogóle takie treści są bardzo często przez automat wyłapywane. Ale jeżeli wyłapie to człowiek z tak zwanej ręki, to i tak jest usuwane bardzo, bardzo szybko. Niemal od razu, ale to duża firma. Duża firma i oczywiście to jest patologia, albo to jest bardzo często wykorzystywane do patologicznych sytuacji. W teorii jest to słuszne. Na przykład sieć partnerska powinna być zaufana, powinna postępować wyłącznie zgodnie z zasadami etyki, YouTube ma do nich zaufanie, w związku z tym jak ktoś na przykład kradnie takie sieci partnerskie filmy, no to chodzi o to, żeby ta sieć partnerska mogła z tym walczyć, tak? Ale oczywiście dochodzi również do patologii, na przykład dlatego sieć partnerska może w ten sposób usuwać filmy niekorzystne dla siebie lub swoich klientów, ale legalne i powstałe bez naruszeń praw autorskich, czyli pod pozorem naruszeń praw autorskich usuwać filmy, które na przykład mówią, że ta sieć partnerska źle działa i na przykład nie wypłaciła YouTuberowi wynagrodzenia za ostatni kwartał i on się skarży swoim widzom: ej, byłem w sieci partnerskiej, nie wiem, nazwijmy to bzyku bzyk, świetnie pracowałem, dlatego bzyku bzyka, YouTube w analityce pokazuje mi, że przez ostatnie 3 miesiące zrobiłem 5000 zł. Bzyku bzyk, zgodnie z umową, powinien mi to wypłacić w ciągu tygodnia, proszę bardzo, 3 miesiące nie wypłacił, a jak zacząłem się upominać o swoje pieniądze, to mnie wyrzucili z sieci. I w tym wypadku taka sieć partnerska bzyku bzyk może usuwać ten film pod pozorem łamania praw autorskich, nie? Ja nie mówię, że to jest prawda, jak tylko jakiś YouTuber się poskarży, tylko pokazuje przykłady, jak bardzo sieci partnerskie mogą taką, jeżeli są nieuczciwe, mogą wykorzystywać takie uprawnienie do patologii. Powiem z prywatnego podwórka, na przykład mnie, sieć partnerska Epic Makers, należąca do Agory, Agora to jest m.in. wydawca Gazety Wyborczej, pan Michnik, te sprawy usunęła pod pozorem łamania praw autorskich film, w którym broniłem się przed zaszczuwaniem ze strony ich partnera.
de facto, chroniąc w ten sposób swojego partnera. Co jest ciekawe, kilka miesięcy później sami uznali, że działania tegoż partnera są haniebne i wyrzucili go ze swojej własnej sieci, ale z faktem, że wcześniej go wspierali i do dziś się nie rozliczyli, ba, nawet za to nie przeprosili, podobnie jak do dziś na stronie wyborcza.pl, która również należy do koncernu Agory i tam z tego co wiem, to są głównie artykuły właśnie z Gazety Wyborczej. Wyborcza.pl, Gazeta Wyborcza są te same. Też na stronie wyborcza.pl wisi artykuł pod tytułem Wardęga zatrzymany w metrze w stroju Lorda Vadera szarpał starszego pana. Artykuł ten kłamie już w tytule. Wardęga wtedy w metrze nie szarpał żadnego starszego pana. Jest to, to nawet nie jest fake news, to jest kłamstwo na temat Sylwestra Wardęgi, ich byłego współpracownika, a Wardęga w swoim komentarzu do mojego filmu na ten właśnie temat wiąże fakt szkalowania go z tym, że odszedł z sieci należącej do Agory. Ta sytuacja szkalowania Wardęgi miała miejsce w 2015 roku, czyli słuchajcie, w grudniu to będzie już 2 lata, a ten artykuł nawet nie został sprostowany, ba, nawet nie to, że nie został sprostowany, to jeszcze ten artykuł sobie tam wisi. Nawet nie zmienili jego treści, czyli cały czas wyborcza.pl należąca do korporacji Agory szkaluje Wardęgę. To ja w tym momencie, biorąc pod uwagę, że właśnie Wardęga wiąże ten fakt szkalowania jego zgodnie z komentarzem, który wpisał pod moim filmem, że on to wiąże z tym, że odszedł z sieci partnerskiej należącej do korporacji Agora, to ja powiem tylko tyle. Też lata temu dostałem propozycję współpracy z sieci Agory i odmówiłem. I może na ten skończmy ten przykład, temat. Inny przykład totalnej patologii ze strony sieci partnerskiej na YouTubie. Jaok. Byłem u niego ostatnio w Superstacji, on też u mnie był, byłem u niego na streamie, wiecie, że gdzieś tam, no, dobra, nie jest to mi osoba całkiem obca, jakby to powiedzieć. Jaok, jemu telewizja Republika wzięła kawałki jego filmów z YouTube, użyła bez pytania o zgodę, z tego co wiem, bez podania nawet źródła, czyli bezprawnie wzięła sobie kawałki jego filmów, użyła w swoim materiale, a następnie, uwaga, po wrzuceniu tego swojego materiału z bezprawnym wykorzystaniem filmów Jaoka na YouTube, co zostało zablokowane? Film Jaoka. Bo niby film Jaoka łamał prawa autorskie filmu wrzuconego po filmie Jaoka. I to przechodzi. To jest patologia niesamowita i taka patologia rzeczywiście na YouTubie się dzieje. Ona jest od lat. Mój przypadek z siecią partnerską należącą do korporacji Agora to jest 2015 rok. Jaok to jest coś przełom 2016-2017, masa tego jest i nic z tym YouTube nie robi, ale to są duże firmy, takie, które mają pewien status, nazwijmy to powiązania, przynależności czy też zaufania u YouTube'a. U normalnego człowieka, takiego zwykłego YouTubera, wygląda to, słuchajcie, zupełnie odwrotnie. Zwykły człowiek bardzo często musi zwykły człowiek musi pełnić skomplikowany formularz, w którym dokładnie wskaże, który fragment zgłaszanego filmu narusza jego prawa i dokładnie musi to opisać, a najlepiej wskazać ten fragment w swoim dziele. Czyli co do zasady wygląda to tak, że mówisz YouTube'owi tu i tu, w ten i ten fragment tego filmu, który się zgłaszam, narusza ten i ten fragment tego i tego mojego filmu, który znajduje się tu. Najlepiej, żeby on się w ogóle znajdował też na YouTubie. Następnie pracownik YouTube'a to rozpatruje, przynajmniej tak twierdzi YouTube, że to pracownik YouTube'a rozpatruje, no i jeżeli widzi, no kurde, no rzeczywiście, 2 razy jest ten sam fragment filmu, tutaj jest w filmie jakiegoś człowieka, a tutaj jest w filmie innego człowieka i ten został wrzucony miesiąc wcześniej, no widać, kurczę, że to jest, że to jednak ten temu podpierdzielił, dobra, jest to zasadne i w tym momencie zdejmuje film, a czasem nie zdejmuje. Różnie to bywa. Człowiek jest tylko człowiek. Czasem może przepuścić, znaczy zdjąć film, którego się nie powinno zdjąć, a czasem w drugą stronę. Słuchajcie, wykorzystam tutaj w tym momencie fakt, że różni ludzie przychodzą do mnie po pomoc
w różnych sprawach i dam wam kilka przykładów, które YouTube nie uznał za złamanie praw autorskich. Sytuacje celowo będą nieco pozmieniane, bo tutaj nie chodzi o personalia, ani o tych ludzi, którzy mieli problem, ani tych ludzi, którzy moim zdaniem złamali prawo. Tu chodzi o oddanie ducha, a nie to, co komu ktoś złego zrobił. No. Słuchajcie, przykład. Facet brał całe, dosłownie całe vlogi popularnego YouTubera, wycinał z nich czołówkę i tyłówkę, bo tam wiecie na początku jakieś bla 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 bla, nie wiem, nazwijmy to pan notatnik vloguje, to on to wycinał, to bla 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 bla, pan notatnik vloguje, dogrywał do tego swoją własną czołówkę, która była bardzo krótka i była na zasadzie, słuchajcie, zobaczmy co dziś na przykład u kamiennego ogra, potem puszczał dokładnie cały vlog, a na końcu dogrywał końcówkę typu: jak wam się podobał vlog kamiennego ogra, piszcie w komentarzach. Czyli to jest odpowiednik, aby ktoś napisał wypracowanie. W swojej książce Mickiewicz twierdzi, że... Potem jest zerżnięcie całego wypracowania kolegi. Ja się powyżej przytoczyłem myśl mojego kolegi Ancymona. Zgadzam się z moim kolegiem Ancymonem. No nie. To nie jest cytowanie, tylko to jest sprytne obejście prawa, ewidentne złamanie prawa. Powiedzmy, vlog, nazwijmy to kamiennego ogra, trwał 20 minut, a vlog kamiennego ogra z dograniem tej czołówki i tyłówki trwał 20 minut, 25 sekund. Nie, to nie jest dodanie czegoś od siebie, nie, to nie jest pokazywanie reakcji, natomiast YouTube stwierdził, nie no, to jest inny film, w ogóle nie ma problemu. O co wam chodzi? Kolejny przykład, seria internetowa. Ze sporą ilością... Przepraszam za cięcie, napad kaszlu. Inny przykład. Seria internetowa, taka, która ma bardzo dużo odcinków, ale te odcinki są krótkie. Ktoś sobie pomyślał, że ułatwi życie internautom, którzy mają ochotę tą serię oglądać i po prostu zgrupuje sobie odcinki w ten sposób, że na przykład weźmie 5 odcinków, wytnie z nich czołówki i zrobi jeden odcinek z 5 odcinków. Nic od siebie nie doda. Co najwyżej ujmie, bo ujmie czołówki, też w żaden sposób nie narusza to praw autorskich. No, czyli ja rozumiem, że w tym wypadku bez problemu można wziąć na przykład taki serial, nie wiem, Zmiennicy z Telewizji Polskiej, wyciąć z nich czołówki, zrobić z 5 odcinków jeden, nazwać to filmem dokumentalnym, jak się żyło za taksówką w PRL-u i to przechodzi. Albo jeszcze inny przykład, fragment cudzego streama, wzięty sobie po prostu, wycięty bez niczej zgody, wiedzy, wrzucony jako oddzielny film, tak po prostu, bez jakiegokolwiek komentarza, jakiegokolwiek nagrania reakcji, nic od siebie nie dodane i też według YouTube'a bardzo często to nie jest złamanie praw autorskich. Tu czasem pojawia się kompletna bezczelność i akurat ta konkretna dotyczy mnie, w związku z tym może wam powiem, też nie będę mówił o kogo chodziło, niemniej jednak rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Może jak pamiętacie, około... już chyba to będzie prawie rok temu, nie rok temu, co ja mówię, jakoś tak przed wakacjami, robiłem stream z wizyty Donalda Tuska w prokuraturze. No to ten stream był bardzo, bardzo długi, ktoś widać sobie ten stream nagrywał w momencie, w którym ja streamowałem i potem wyciął sobie fragment, oczywiście bez mojej zgody, wiedzy i podania nawet źródła, jak sobie steruję kodziarzami. Tam może pamiętacie, w pewnym momencie ja tam krzyknąłem coś i kodziarstwo zaczęło hop, 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 a wcześniej powiedział, zobaczycie, zaraz kodziarstwo będzie skakać. Coś tam przyszedł i mówił, hop, 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 całe kodziarstwo skakało, nie? No i ktoś sobie wyciął ten mój fragment i wrzucił na YouTubie. I teraz, żeby go wziął i wyciął, to luz. Cała ciekawa informacja jest, jak się o tym dowiedziałem w ogóle. No bo potem ja też wpadłem na pomysł, że kurczę, mam kilkugodzinny stream, a stream to jest w ogóle takie coś, co to, no, pewne elementy są fajne, pewne elementy są niefajne, a na tym streamie było ewidentnie kilka fajnych fragmentów, które moim zdaniem nadają się na oddzielne filmiki. Tak sobie pomyślałem. No i wpadłem na pomysł właśnie, żeby te fragmenty powycinać i powrzucać na kanał. Ja na to wpadłem
albo Tomek Dymek. Nie, Tomek Dymek na to wpadł, który robił mi w tamtym momencie miniaturki, są do dzisiaj mi robił. Mówi, Krzychu, kurczę, ten fragment, wezmę ci, powycinam, wrzucisz sobie, zarobisz sobie ekstra. Tak, to Tomek Dymek wpadł. Nie ja, tylko Tomek Dymek. Strasznie serdecznie Tomka Dymka polecam i polecam też jego w kanał o komiksach, ale bardzo, bardzo dobry. No i wrzuciliśmy sobie kilka takich filmów. No i właśnie śnie wrzuciliśmy i było, nie? Między innymi ten fragment ze skakaniem. Słuchajcie, i w tym momencie chyba można powiedzieć wprost, złodziej, który ukradł mi fragment mojego materiału, przyczepił się do mnie, że ja łamię jego prawa autorskie i jak nie skasuję filmu, to on mi go zgłosi. Rozumiecie? No bo to było tak, że ja sobie robiłem stream powiedzmy o godzinie 10, no i ten mój stream skończył się o godzinie 13, nie? No i tam zanim Tomek wpadł na pomysł, powiedział mi, no powiedzmy, żeśmy to wrzucili o godzinie 19 albo w ogóle na drugi dzień. Natomiast ten wycinacz, no to wrzucał to już w trakcie streamu cięte na kawałki, nie? W związku z tym jego filmik był na YouTubie kilka godzin przed moim, no ponieważ był cięty po prostu jakby żywcem z mojego, jakiegokolwiek komentarza, tam nie było nic, tylko po prostu ucięty fragment mojego filmu. I mój też był dokładnie tak samo zrobiony, to, bo tam ja występowałem, jakby nie było. No i on stwierdził, że to wykorzysta i spróbuje mi film zgłosić. Na szczęście jemu też się nie udało tego filmu zgłosić, albo może nawet nie próbował, bo dostał niezłą ripostę na swój bezczelny mail, że ja tu próbuję jego kradać z jego praw autorskich, bo to on wpadł pierwszy na pomysł, żeby pociąć sobie mój materiał i go sobie wrzucić na YouTube'a, a nie ja, w związku z tym, żebym spadał. Bezczelność po prostu totalna. Nieważne. Słuchajcie, jest mój własny materiał. Dobra, nieważne. Słuchajcie. Dlaczego ten materiał, wiesz, żeby jeszcze on tam coś dogrywał, na przykład oglądał sobie tego mojego streama, coś, wiecie, cokolwiek jeszcze, żeby dodał od siebie, to można dyskutować, ale tak po prostu wrzucić, a nieważne, słuchajcie. Dlaczego ten filmik, który trwa 4 minuty i 20 sekund, zrobiony przez IPN, jest tak genialny i dlaczego tak dużo ludzi wkurza? No właśnie, początek powiedziałem, bo mówi prawdę. A prawda niestety jest zakłamywana ze wszystkich, z wielu stron, bo wielu osobom prawda jest nie na rękę, bo wiele osób w czasie II wojny światowej, tuż przed nią i tuż po niej, zachowało się po prostu jak świnie względem Polski, a teraz próbują to tuszować i próbują udawać, że są naszymi wielkimi przyjaciółmi, ba! I znowu żądają czegoś na zasadzie zaufania. Tyle razy obiecali, tyle razy zdradzili, a teraz znowu mamy im bezgranicznie ufać i na słowo coś zawierzać, nie daj Boże coś dawać. Słuchajcie, co w tym filmie jest moim zdaniem bardzo mocno powiedziane i co to jest ekstra? Przede wszystkim jest powiedziane, że zostaliśmy zaatakowani z dwóch stron. Niemcy. Z jednej strony przez Niemców. Wprost jest powiedziane, że nie chodzi o żadnych mistycznych nazistów, nie chodzi o jakieś zaklęcie ogłupienia Niemców, które nagle zrobiło z nich bezmyślnych zombie. Niemcy nas zaatakowali. Z drugiej strony zostaliśmy zaatakowani przez sowiecką Rosję. Też nie powiedzieli Związek Radziecki, który troszeczkę tak, ktoś kto nie zna historii może nie wiedzieć, że Związek Radziecki i przysłowiowe ruskie to jest to samo, tylko że tutaj jest Rosja sowiecka, w związku z tym wszystko wiadomo, o co chodzi. Kolejna rzecz, o której powiedziano, istnienie państwa podziemnego jako kompletnej struktury państwowej z sądownictwem, szkolnictwem i aparatem egzekwowania wyroków. To był ewenement na skalę światową, że coś takiego może istnieć i tutaj właśnie bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że my jako Polska mieliśmy praktyczne państwo podziemne i teraz porównajcie sobie to do tego, jak wyglądał francuski ruch oporu, który generalnie był śmieszny i żałosny, ale on, La Résistance, jest synonimem ruchu oporu, a z drugiej strony AK, którym było autentycznym państwem podziemnym, łącznie z tym, że były kary za kolaborację, na przykład kary za donoszenie, kary za różne inne rzeczy i były różne kary. Oczywiście więzień nie mogli stosować, na przykład golili głowę na łyso, golili brzytwą. Był taki przykład, przytyk do pani Scheuerling-Wielgus. Jak pani ksiądz
teraz już chyba nie ksiądz, tylko międlar. Jak pani, pan międlar powiedział, że dla takich jak pani była brzytwa, to nie miał, no on pani nie groził, że panią zabije, tylko on pani, to on twierdził, że jest pani po prostu kolaborantem i zdrajcą. Więc tak proszę w sądzie nie mówić, że pani uważa, że on pani groził śmiercią, bo to albo pani fatalnie świadczy jako o Polce, że nie zna pani historii, albo nie daj Boże pani kłamie w sądzie. Przypominam, że zakłamanie w sądzie jest do 8 lat pierdla. Tyle. No, mam nadzieję, że to znaczy ja rodzę przekonanie, że to dlatego, że pani nie zna historii. No. Właśnie jako, natomiast tyle. No. Także właśnie było golenie głowy na USO, ale również były wyroki śmierci. Tylko wyroki śmierci państwo podziemne nie wykonywało poprzez podrażnięcie gardła, tylko wykonywało poprzez strzał w głowę, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić. Także bardzo proszę, żeby mi tam w komentarzu napisać. Co więcej powiedziano? Powiedziano wprost, że Niemcy masowo mordowali ludność cywilną. Tutaj to powiedziano moim zdaniem mało dosadnie i mało dosadnie pokazano. Oni bestialsko mordowali ludność cywilną. Posuwali się na przykład do takich rzeczy jak rzucenie żywcem dziewczynki do płonącego budynku, żeby żywcem się spaliła. To po prostu... To byli tak straszni oprawcy, że to aż zdech... Właśnie dlatego Niemcom się tak łatwo upiekło się Niemcom za odpowiedzialność za II wojnę światową, bo oni się dopuszczali tam takiego ogromnego bestialstwa, że ludziom się w głowie nie mieści, ludzie nie chcą wierzyć. Ale to dobrze powiedzieć, że Niemcy masowo mordowali ludność cywilną, że to nie była wojna, tylko a oni chcieli eksterminować Polaków. Ale również, że Rosjanie wywieźli na wschód, w domyśle na Syberię, w bydlęcych wagonach całą masę Polaków, że Rosjanie rozstrzelali ponad 20 tysięcy oficerów. Było to czyszczenie elit intelektualnych, tak zwanych nośników polskości. Niestety taka jest prawda, a zwłaszcza taka była prawda przed wojną, że oczywiście polskość była w każdym, ale ta inteligencja, te elity byli tymi, którzy mogli Polskę później podnieść, którzy byli też trochę niewygodni dla Polski, późniejszego ogłupiania narodu. Zobaczcie, nawet tak jak jest teraz, jak nas ogłupiają w mediach, politycy jak nas ogłupiają. Naprawdę trzeba mieć niezłą kiepiałę, żeby to wszystko zrozumieć, nie? A jak jesteś sobie takim zwykłym suwnicowym, czy jakimś tam innym robotnikiem, masz niski iloraz inteligencji, ciężej ci to zrozumieć. I ty możesz kochać Polskę. I ty robić wszystko dla dobra Polski. Tylko ci wytłumaczą tak, że gdzie indziej jest Polska i co innego jest dla dobra Polski, no. Dlaczego ja na przykład nie mam pretensji do kodziarstwa, bo uważam, że większość ludzi, którzy chodzi w marszach kodu, naprawdę myśli, że robi to dla dobra Polski, bo jest ogłupiała. I teraz to, że ktoś ma doktorat, to wcale nie znaczy, że ma wysoki teraz oraz inteligencję. Już na pewno nie znaczy też, jak ma magistra. Co jest jeszcze powiedziane? Że Polacy zdobyli Monte Cassino, to jest symbol, bo wcześniej nikt tego nie mógł zdobyć. Tam bardzo dużo Polaków się wykrwawiło. Było powiedziane, że polscy lotnicy siali strach i spustoszenie w powietrzu. To jest kolejny symbol. To jest symbol tego, że bez Polaków, czy bez nas, bitwa o Anglię zapewne potoczyłaby się inaczej. Być może Niemcy by wygrali bitwę o Anglię i wtedy w ogóle cała wojna by się potoczyła zupełnie inaczej. I teraz warto tutaj dopowiedzieć, bo to był krótki film. Słuchajcie, często bohaterowie, którzy walczyli o Wielką Brytanię po wojnie, byli bardzo źle traktowani. Na przykład pracowali jako zwykli robotnicy. Wielka Brytania w ogóle nie interesowała się tymi ludźmi. Zostawiła ich samych sobie, rozumiecie? Nie dostali za swoje poświęcenie prawie nic. Zobaczcie, co się mówi. Mówi się, że my Polacy mamy przyjmować jakichś tak zwanych uchodźców, ponieważ nas przyjęto w czasie II wojny światowej. Okej. Tylko że oni potem za nasze pieniądze dali nam broń, czyli sprzedali nam broń i pozwolili tą bronią walczyć za swoją wolność. I w związku z tym za nich będziemy walczyć, a teraz my w zamian za to mamy przyjmować ludzi, którzy nie chcą pracować, którzy chcą nas zmienić kulturowo i którzy... No właśnie, bo oni ich nie chcą, no nie. To nie jest dokładnie to samo. Oni Polaków nie traktowali jak uchodźców, oni Polaków traktowali jak...
jak mięso armatnie trochę tak. I to trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Brytyjczycy w ogóle tak, to jest powiedziane. Jest powiedziano cichociemnych, bardzo ważne. Fantastyczni komandosi. Jest powiedziano o naszym wywiadzie, który zdobywał tajne plany Niemców i w ten sposób wspierał Zachód. Czyli zobaczcie, już wkurza, ten film już wkurza Niemców, już wkurza Rosjan, już wkurza Anglików, prawda? Bo przypomina o niewygodnych rzeczach. Jest powiedziane wprost, że to Polacy złamali Enigmę, czym między innymi działa bardzo na niekorzyść tak zwanego Hollywoodu, ponieważ zdaje się, że Hollywood produkował filmy, które twierdzą, że Enigmę to złamali Brytyjczycy. Enigmę złamali Polacy, polscy matematycy, polscy deszyfranci i rzeczywiście jest to element zafałszowywania historii, wymazywania bohaterstwa Polaków z kart historii. Jest powiedziane wprost, że Polacy ratowali Żydów, choć groziła za to śmierć. Nie tylko, ja tutaj dopowiadam w tym momencie, nie tylko dla ratującego, ale dla całej rodziny, a często nawet dla sąsiadów. Słuchajcie, były przypadki wymordowania całej wsi, bo w jednym domu znaleziono rodzinę żydowską, czyli w jednym domu jedna rodzina ukrywała jedną rodzinę żydowską, w odwecie Niemcy spacyfikowali, wymordowali całą wieś. Po co to było robione? Po to, żeby Polacy nie ratowali Żydów. Oraz, żeby Polacy wydawali Polaków, którzy ratują Żydów, no bo przekładając na język bardziej zdatny dla zwykłego człowieka, bo teraz większość żyje w blokach. Powiedzmy, że żyjesz sobie w bloku i u ciebie sąsiad 7 pięter nad tobą, którego w ogóle nie znasz, ma rodzinę żydowską. No to i ty wiesz, że jak oni tą rodzinę żydowską u niego znajdą, to ciebie też zamordują. Czyli jest taka presja na ciebie, żebyś podkablował, nie? I Polacy nie kablowali. Myśmy nie kablowali, my byliśmy do końca wspaniali, ratowaliśmy mimo tak ogromnego zagrożenia, a Francuzi? A Francuzi nie. Francuzi skatalogowali swoich Żydów i oddali ich na pastwę Niemców, którzy ich natychmiast zamknęli w pociągach i wysłali do obozów, niemieckich obozów na terenie okupowanej Polski. Rozumiecie? I to jest takie niesprawiedliwe, że teraz, że próbuje się zrobić z Polaków antysemitów, nie? Kolejne, co jest powiedziane, że zrobiliśmy ruch oporu nawet w niemieckich obozach koncentracyjnych, wprost powiedziane niemieckich, nie żadnych nazistowskich, tylko niemieckich obozach koncentracyjnych. Pośrednio mowa o rotmistrzu Pileckim, a to jest a propos tego, że informowaliśmy Amerykanów o Holokaustie, po prostu o Holokaustie i że Amerykanie to zignorowali, czyli kto jest kolejny kraj, któremu to jest nie na rękę, Amerykanie. Przypominamy Amerykanom, mówiliśmy wam o Holokauście, olaliście to. Więc jak potem żeście się w 45 dziwili, o kurczę, co tu się dzieje, to kłamaliście, bo już wcześniej byliście informowani. Zakłamujecie historię, my to ją odkłamujemy. Jest powiedziane wprost, że po II wojnie światowej zostaliśmy zdradzeni. Tutaj warto już to powiedzieć, zdradzeni. Wreszcie ktoś powiedział na tak wysokim szczeblu, że to była zdrada. I to jest cytat. Wolny świat oddziela się od nas żelazną kurtyną. Tak, słuchajcie, okej. Okay. To ruskie nas trzymali, okej? Ta ruska żelazna kurtyna to była prawdopodobnie stworzona bardziej przez Rosjan niż przez Zachód. Ale to Zachód się od nas oddzielił tą kurtyną, bo to Zachód pozwolił, że się znaleźliśmy po tej stronie żelaznej kurtyny. Byliśmy jednymi z aliantów i nas sprzedali, oddali nas pod buta Sowietów i w ogóle nie chcą z tego powodu żadnych konsekwencji ponosić. Jest to tam jest jeszcze powiedziane wprost, że nie poddaliśmy się nawet będąc pod faktyczną okupacją sowiecką. Liczne przykłady buntujących się Polaków, daty, nazwy i jeszcze wprost jest powiedziane, że to Polacy zniszczyli żelazną kurtynę. Tak, to słuchajcie, to polskie strajki, to polska solidarność, a nie Niemcy i zburzenie muru berlińskiego były końcem Związku Sowieckiego, a upadek muru berlińskiego był tylko skutkiem tego, co myśmy wywalczyli. Dla nas II wojna światowa skończyła się po prostu w 89 i to jest bardzo wyraźnie powiedziane w tym filmie. Dlatego ten film jest tak strasznie niewygodny dla tylu tak ważnych nacji i nagle ten film dostaje
roszczenie o prawa autorskie, w wyniku którego rozejdzie się wielokrotnie mniej niż powinien się rozejść. Dzieje się to wbrew powszechnej praktyce na YouTubie w ogóle. A IPN i Polska robią dobrą minę do złej gry, ciesząc się, że w ogóle został przywrócony. Ale to, że ten film jest, to nie załatwia sprawy, bo film to jedno, ale jeszcze ktoś to musi obejrzeć. A ten film bardzo stracił na oglądalności. I tyle, moi kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Może zrobię ankietę tutaj w prawym górnym rogu, jak wam się wydaje, czy to była robota jakichś służb, czy to był jakiś troll, czy to może był błąd YouTube'a. Głosujcie, odpowiadajcie. Tutaj klikając i w prawym górnym rogu możecie sobie to wszystko sprawdzić. A jeżeli chcecie, żeby ten vlog dotarł do jak największej liczby ludzi, proszę, dawajcie łapki w górę, piszcie komentarze i rozsyłajcie go znajomym, wstawajcie na Facebooka, żeby miał jak najwięcej wyświetleń zewnętrznych. No i oczywiście najlepiej, żebyście oglądali od początku do końca, ale to wiem, że to zrobiliście, bo właśnie jesteście na końcu tego vloga i przecież cały czas go oglądacie. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!